Fire in the hole! Siema, dobra ludki, to już czas najwyższy, żeby mnie zroastować. Podsumowanie waszych propozycji roastu na mnie. Napisaliście do mnie pod postem, pod shortsem, a także dostałem jednego maila. Ale aby nieco uatrakcyjnić nam ten odcinek, zaprosiłem do współudziału mojego azerbejdżańskiego brata z gębą jak po wybuchu miny przeciwpiechotnej. Dziękuję bardzo za miłe powitanie. No, Sebek, jesteś tutaj, bo wszyscy chcemy cię bardzo serdecznie obrazić. Ciebie chyba przede wszystkim. W końcu to ty dowodzisz na tym kanale. No ale ty masz głupszą gębę. Pragnę przypomnieć, że oboje wyglądamy jak namalowane przez 5-latka kartofle. Bez cieniowania, gradientów czy proporcji. I do tego 2D. 2D w dzisiejszych czasach, czaisz? Czyli można powiedzieć, że pretensje mamy do naszego twórcy. No tak. No ale mi nie namalował takich głupich zębów. Czytaj, co tam ludzie piszą. No dobra. Pierwszy roast od książkary. Pozdrawiamy. Roast na mnie. Cartoon Edek z góry do dołu. K. Kretyn. A. Amator. R. Rąbnięty. T. Tuman. U. Ułom. N. Nędza. I imię. E. Egoista. D. Debil. E. Epit. K. Kaszalot. Dodatkowo książkara sypnęła jeszcze wiązanką epitetów. Ty, głupku, idioto, baranie, kretynie, tempaku, tumanie, palancie, durniu, gamoniu, debilu, matolek, grubasie, kościotrupie, kiełbasko, łysy, czterooki, paszczurze, olbrzymie, kaszalocie, tempaku, pustaku, nieuku, patałachu, leserze, dzieciaku, dziadygo, beboku, matole, paruwo, cepie, niebożu, pietruszko, nędzie, kułaku, bęcfale, paskudo, gburze z gretku, kurwo, chuju, pizdo, skurwysynie, sukodupku. Bardzo ładna wiązanka. Dziękuję bardzo. Dalej, Pierdek Mamuta napisał. Tu do ciebie, Sebek. Widz każe ci powiedzieć... Co? No czytaj. Ale ja nie chcę. Ale widz napisał. Musisz. No ale ja nie chcę. Czytaj. Jakżem miał 8 lat, to żem do kibla wpadł. No i pięknie. Trollowski napisał kilka wiadomości. Jeśli jest ci przykro, że walentynki spędzasz samotnie, to zwróć uwagę na to, że każdy inny dzień też spędzasz samotnie. Dziękuję bardzo. Teraz popadnę w pędzącą, galopującą depresję. Drugi komentarz od niego. Twoja stara. Kreatywnie, wyszukanie, rzutko, chybko. Dziękuję. I trzeci. Oglądając twoje filmy, czuję trochę jakby... I tutaj wysłał link do tego filmiku. Ewelina napisała: Sebek to marynarz rodem z morskich opowieści plus 500 zwrotek. Hej ho, kolejkę nalej. Spierdalaj. Jeszcze raz Pierdek Mamuta. Edek ma dziś urodziny. Będzie trzepał pół godziny. Ta. Olaf Kulczycki. Sebek to serek. Okej. Okay. Lizardo. Twoje filmy i kontenty są jak papier do toalety. Długie, nudne i do dupy. Ale lepsze znajdziesz u jakiejś staruchy. Taki roast poetycki. Śliczny. Adix. Piona Adix. Jak ci się udało uciec z wymiaru największych błędów wszechświata? Dobre, dobre. Jakucmi. Jakucmi stwierdził tylko: człowiek, który se wziął babę. I po co? Też się nad tym zastanawiam. Każdego dnia. Alan Cox napisał. Tu chyba też jest cytat. Mam nadzieję, że to cytat, a nie pisał o sobie. No to czytaj. No dobra. Jestem głupi na całym świecie. Ty też. I każdy człowiek na świecie. No okej. Okay. Weksik napisał: pozdrów Weksika. Pozdro Weksik! Wontili Reborn napisał: taki mały dialog między nami. No to dawaj. Dobra, to ja patrzę się na ciebie i mówię: Sebek, twoja głowa wygląda jak ugotowany ziemniak.
spoko, twoja też w sumie. Dark Demon. Żółty ziemniak, co ma fetysz nóg, bo sam ich nie ma. Prawda, prawda, ale w niektórych skeczach mam buty. No dobra, spodziewałem się trochę więcej komentarzy, ale trudno, jest jak jest. A skoro chcemy, żeby ten odcinek jeszcze trochę potrwał, to sam przygotowałem kilka roastów na naszych bohaterów. Na ciebie też, Sebek. A ja na ciebie. Zacznijmy od naszej blond, pięknej inaczej. Sabrinka. Sabrinka na kanale była pierwszą, że tak zażartuję, kobietą. Jak kobieta, to zakupy. A zakupy to nosimy w czym? W koszyku? W gównie, a nie w koszyku. W siatce. Sabrinka właśnie jest jak taka siatka. Jak cienka siatka pełna ciężkich kartonów z mlekiem. Nigdy nie wiesz, kiedy się zacznie drzeć. Patrzysz, no niby wytrzymuje, niby niesiesz. Ale to nie jest taki poziom stabilności, którego oczekujesz od siatki. Sabrinka jest spoko, tylko ty po niej ciągle jedziesz. Dlatego jest taka niestabilna emocjonalnie. A twój stary musiał cię trzymać w piwnicy i karmić mięsem z procy, że masz takie krzywe zęby. Mój stary to też twój stary. Pamiętam, że byłeś w piwnicy razem ze mną. Innym bohaterem naszego kanału jest Bozo. Ta, Bozo. Bozo to jest chyba jeden wielki steryt, któremu branie wyjadło mózg. Jego wał nadoczodołowy i brak brwi sugerują, że między uchem a uchem pływa tylko formalina. W ogóle Bozo jest taki duży, że chyba musiały go urodzić dwie kobiety. A Gwidon to jedyny chyba ma łeb jak fasolka. Fasolki mają dużo białka. A u niego tylko brud. Ta. Gwidon to taka ślamazara, że non-stop na bluzce ma jakiś zaschnięty ketchup albo resztki pomidora. Gwidon jakby się umył, to i tak byłby nadal brudny. Gwidon jak się kąpie pod prysznicem, to nie on staje się czysty, tylko woda pod prysznicem zaczyna lecieć coraz bardziej brudna. A Andrzej? A ten to w ogóle. Jakbym go nie znał i zobaczył na ulicy, to dałbym mu dychę na kanapkę. Mi to się on kojarzy z takim aktorem komediowym z Ameryki. Steve'em Buscemi. O kurde, faktycznie. Dawać nam porównanie. No, jaki kraj, taki komik. Zdzichu. Zdzichu to ma tak krzaczaste brwi, że osiedliły mu się tam karaluchy giganty. Ta. A jak potrze brew ręką, to zaczyna lecieć łupież. Ta. A ludzie wtedy myślą, że zima przyszła. A Hank? Co z nim? Coś o nim powiesz? Henka to się trochę boję. On ma takie nieobecne spojrzenie. Niby poważny biznesmen, a jednak aparycja człowieka pierwotnego. No takim został stworzony przez naszego widza. Za to Zuza też została stworzona przez naszą widzkę, a jest zgoła inna. Zuza to ma aparycję wrednej suki. To dlatego dostała taką rolę na kanale. Wrednej matki synka Edzia. Lepsza ona niż wcześniejsza matka Edzia, która wyglądała jak babcia. Ale wierzy, że to byłeś ty w peruce? Nie ma na to dowodów. Przebierasz się czasem w damskie łaszki dla roli. To się nazywa oddanie sztuce. Ta, jeszcze żeby ten kanał stał chociaż koło sztuki. Heks za to jest tak mały, że jak kiedyś wszedłem do kibla i po załatwieniu swojej sprawy spuściłem wodę, to się dopiero zorientowałem, że on na kiblu siedział cały czas i niechcący go spuściłem. No co ty? Ta, ale spoko. Wyłowiliśmy go ze studienki ściekowej kilka ulic dalej. A profesor Jerzy? O nim nie rozmawiamy. Czemu? Uwierz, nie rozmawiamy. Jeśli nie chcesz skończyć na dnie kanału w betonowych bucikach, to zapomnij. Ale... zapomnij. Malina i Madzia? O, te to są dopiero dobre. Jedna pyskata gówniara, a druga to jak poszła po chleb, to wpierdoliła całą piekarnię. A Czarek za to wydaje się spoko. Kulturalny, czyta książki. Ta, książki czyta. Nic nie robi, tylko czyta. To na jakimś koksie musi to robić. Normalny człowiek tyle wiedzy nie jest w stanie przyswoić na raz. Teraz tak patrzę na ciebie, Sebek, i tak sobie myślę, że jakby kiedyś jakieś wojsko chciało zbombardować inny kraj i zobaczyliby kogoś takiego jak ty, to by pomyśleli, że tu już coś musiało wcześniej jebnąć. A ty, jak na ciebie patrzę, to... wyłączamy mikrofon. Gadaj sobie. Dobra, niech Sebek sobie gada do wyłączonego mikrofonu. A my, drodzy widzowie, się pomału żegnamy. Dzięki, że spędziliście z nami ten czas. Dzięki za udział w odcinku i co? Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie.
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piona!